Jako że Okrzesik znowu kłapała, to musimy ją wyjaśnić. Tym razem chyba będzie nokaut. Wpierw jeszcze podziękuję Michalinie za czujność. A Irek tak naprawdę umarł, czy oczy serialu? Tak serio nie żyje, a ja rozmawiam z jego awatarem. No ludzie, kochani, ile razy mam wam powtarzać, że gdyby serio zginął na planie, to byłoby o tym głośno. CD za skorę, Benjamin dostał wiele szans, ale nie wyciągnął z nich żadnych wniosków. Ileż można godzić się na czyjeś wybryki? Zresztą obserwuj, CD. Chyba ty dostajesz za wiele szans, skoro nadal jesteś w tym serialu. Na szczęście się kończy i ty dla mnie razem z nim. Po co ma ktoś cię obserwować, skoro ciągle kłamiesz i znowu mam na to niezbite dowody? Co, weźmiesz kogoś z planu i potwierdzi twoje słowa? Proszę cię, nie ośmieszaj się. Twoja wiarygodność po wczorajszym filmie jest na poziomie szamba. CD Stories Benia. Wiesz, na impreza nagrywaniu kilku stories jednej kobiety. To creepy. Mowa o widzach i tak dalej. Beniu się stoczył niestety. O nie, pełnoletni chłop nabił się alkoholu. I czasem chodzi na imprezy. Kurwa, skandal, jak tak można? Jedyne stoczenie, jakie widzę u Benia, to oczywiście te serialu. Najwidoczniej pomieszała ci się rzeczywistość z serialem. Niedawno zniknęłam z mediów na 2 tygodnie. Dostałam od was sporo wiadomości, czy wszystko okej, bo milczę. Jesteście kochani, bardzo wam za to dziękuję. Natomiast w życiu każdego człowieka pojawiają się lepsze i gorsze momenty. Ja aktualnie przechodzę przez te drugie. Dlatego podjęłam decyzję o zniknięciu socjali na jakiś czas. Muszę dojść do siebie i poukładać sobie wszystko w głowie. A czuję, że Instagram niekoniecznie mi w tym pomaga. Nie mam siły udawać pod publikę, że wszystko jest okej. Nie wiem, ile mnie nie będzie, ale wrócę na pewno. Wiesz co, ale to jest bardzo ciekawe, co piszesz na tym Instastory. Bo jakieś 3 dni temu, gdy był zrobiony ten screenshot, nadawałaś na Benia, nagrałaś TikToka, ale zniknęłaś z internetu, gdyż jesteś wielce poszkodowana. Kochana, grasz na emocjach ludzi. By ci współczuli, ale jak reklamowałaś scam i do dziś nie umiesz ich przeprosić, to jest git, nic się nie stało. Jaki ty dajesz przykład tym dzieciakom, co cię oglądają na tym TikToku? Bo widzę po komentarzach, kto tam głównie się udziela. Gdybym był na twoim miejscu, nie potrafiłbym spojrzeć w lustro. Ostatnia runda należy do Benia. Ta laska jest nuda jak flaki w oleju, znowu kręci swoje lody i kłamstwo za kłamstwem. Gdzie pisze creepy? To jest śmieszne, to że byłem w sobotę po sylwestrze na melanżu, bo akurat miałem wolne. Nie upoważę jej do pisania takich bzdur, co za człowiek XD. Stoczyła się to niestety ona, ze swoimi skamami, robienie w trąbę ludzi. I swoim OnlyFans. Takie wypadzie panienka ma z tego co widzę. I się wyżywa, padło na mnie. Powinieneś napisać, że to info o jej OnlyFans. To nie ode mnie ogarnąłeś. Bo jak w jednym filmiku jak o tym mówisz, to pokazujesz fotkę Irka i 2 innych osób. Zbliża się lekko na mnie. I chyba se pomyślała, że ja ci to mówiłem. A nie mówiłem i dostała furii. Albo nagrać. Tak, to prawda, powiedziała mi o tym zupełnie inna osoba. Najwidoczniej Okrzesik ma nieco inne rozumowanie. Więc już wolę wyjaśnić tę kwestię. Co mnie najbardziej dziwi, ona w tych swoich wypocinach na TikToku nie powie o tym wszystkim wprost na filmie. Tylko pisze te śmieszne komentarze. Dlatego postanowiłem, że od dziś przestaje o niej nagrywać. Dokładnie mi chodzi o sferę prywatną i jej postać. A jeśli mój numer telefonu, dane wypłyną, ktoś podejrzany będzie się kręcić pod moim domem, to dostaniesz taki prawdziwy pozew od takiego prawdziwego prawnika, a nie jakiegoś podrabiańca. Ostatnia moja rada dla niej. Nie wypowiadaj się na tematy, o których nie ma zielonego pojęcia. Wiesz, jeśli miałbym do kogoś cię porównać, to jesteś takim najmanem 19+. Myślisz, że cię szanują, lecz za plecami mają z ciebie bekę. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz nokaut, a przypnę ci serduszko i daj koniecznie znać w komentarzu. Jak myślisz, czy Okrzesik kiedyś się ogarnie?